Witam wszystkich w kolejnym odcineczku z gry Mad Burger, gra, w której rzucamy hamburgerem. Zanim zaczniemy, to zostaw suba, jeżeli jesteś nowy, i łapeczkę w górę. Kontynuujemy grę. W ostatnim odcinku dowiedzieliśmy się, co robi to oto tutaj wasabi. Bardzo nas fajnie przyspiesza. I teraz mamy dużo pieniążków, żeby sobie coś kupić. Kupimy sobie ten kolejny sos, bo to jest bardzo potrzebne. I już tutaj mamy to wymaksowane, więc bardzo ciekawe. Zobaczymy, jak teraz skoczymy. Znaczy, jak nas kucharz kopnie. Dzięki w ogóle za łapeczki w górę. Widzę, że gra wam się podoba. Mi też się podoba. No i już tutaj pięknie się zaczyna. Zaoraliśmy kilka dzieci. Dobra, nie zaczyna się pięknie, żartowałem, bo w sumie już zmarnowaliśmy cały sos i jest bliziutko. Ale jeszcze tutaj jakieś dziecko zaoraliśmy. Płonący hamburger cały czas płonie. Masło maślane. No i pierwszy lot hamburgerem, dosyć taki słaby, ale nie przejmujmy się, bo to dopiero pierwszy lot w tym odcinku. Aj, teraz bardzo słabo nas kucharz kopnął. Także teraz sos sobie zużyjemy do połowy, trafiliśmy Lucky Beera, bardzo dobrze. No i musimy liczyć na farta, aura musztardy się trafiła, bardzo dobrze. I pięknie trafiliśmy w ognisko. Gwiazdki jak najbardziej. Mamy jak na razie szczęście, znowu trafiliśmy w ognisko. Może trochę sobie tego sosu zużyję. Resztę zostawimy na czarną godzinę, jeżeli będziemy zwalniać. Bo jak na razie jest spoko, znowu Lucky Beer. Zbliżamy się gdzieś tam w okolice rekordu rzutu hamburgerem. Znowu gwiazdki, trochę sosu zużyjemy. Jesteśmy naprawdę bardzo wysoko, bo praktycznie w niebie jesteśmy. W kosmosie, że tak powiem. No, jeszcze troszkę farta by się przydało, bo jest naprawdę blisko rekordu. Jest dziecko zaorane. Kolejne dziecko zaorane, jeszcze jedno dziecko zaorane. No i te już nas złapie. Ale naprawdę rzut hamburgerem bardzo dobry, w okolice rekordu rzutu. Możemy sobie coś kupić, mamy 1400 pieniążków. Możemy sobie kupić butelkę ketchupu. A kupmy sobie maksimum speeda. Czyli nie wiem, tutaj daje nam pomidorki, to nam chyba daje prędkość. I trafmy w końcu w maksa. No, znowu nietrafione. Taktyka znowu inna. Więc zużywamy troszkę na początku i zostawiamy większość na potem. Zobaczymy, czy tym razem się to sprawdzi. Liczymy na farta. Dajesz, dajesz, hamburgerzy, odbij się od czegoś. Jest dziecko zaorane. No niestety tu musiałem użyć sosu, bo było naprawdę blisko tego, żebym się skuł. I znowu używam sosu. Jeszcze troszeczkę na czarną godzinę sobie zostawię. Dziecko zaorane. Mamy mało farta w tej rundzie. Ajajaj. Jeszcze ostatki tego sosu. Dzieci zaorane. Pieniążki się zbierają. Muszę tu klikać. Nie wiem dlaczego, ale coś tutaj mi to daje to klikanie. No i dosyć słaby lot tego hamburgera, ale emocjonujący. Gość już bardzo zdenerwowany, bo czeka trzeci odcinek, aż dostanie swojego hamburgera. I teraz świetny wykop przez kucharza ketchup do połowy, żeby nabrać prędkości. Odbijaj się, dawaj Lucky Beer albo cokolwiek, żebyśmy lecieli daleko. Jest, odbiło się od kampera. Wytracamy dużo prędkości, ale jest Lucky Beer. Troszkę sobie sosiwa zużyjemy, żeby zostać na tej wysokości. Ale też nie możemy, jest moc musztardy, ale jest też lód. Aura musztardy, przepraszam, niestety kowadło nas spowolniło, ale nie przejmujemy się, lecimy dalej. To dalej może być świetny lot, już jest świetny. Jakby jeszcze trafiać właśnie na Lucky Beery, czyli szczęśliwe piwa, to by było git. Już nam się kończy tutaj ta musztarda, ale zbliżamy się coraz bardziej do rekordu. Aj, niestety złapało nas dziecko. Przynajmniej sobie poje. Możemy znowu coś kupić. Przyciąganie. No, przyciąganie różnych rzeczy jak najbardziej się przyda, bo wtedy więcej będziemy zarabiać. I kolejny skok. Czy trafię na maksa? Jest, pięknie. A zużyjemy cały sos. Zużyjemy teraz cały sos. Liczymy tylko i wyłącznie na farta. Zobaczymy, co się stanie. Proszę państwa. Rzut hamburgerem. Aha, jeszcze nazbieramy po drodze. No faktycznie. Także zbieramy keczupik, liczymy na farta, jest ognisko zaliczone, ale też kowadło. Było blisko odbicie się od namiotu. No i to będzie chyba krótki skok. Ej, jest moc wasabi! W ogóle zapomniałem o tej mocy wasabi i kowadło! To kowadło nam tutaj krzyżuje wszystkie plany. Wasabi by się jeszcze przydało. Pieniążków się zbiera dużo. Namiot, niestety. Namiot. Aj. No musimy w tym odcinku co najmniej pobić rekord tego obiektu, że tak powiem. Jest znowu maksymalny wykop. Keczupik do połowy. No i liczymy na Lucky Beery i na różne inne fartowne rzeczy. Na wasabi, ogniska, właśnie tak jak teraz. Bardzo ładnie. Jest mała prędkość, ale ja mam jeszcze dużo sosiku, więc się nie przejmuję. Oj, zamroziło mnie. Oj, to zamrożenie daje to, że nie mogę się napędzać keczupem, sosem tym, znaczy mieszanym, bo to kiedyś był keczup, ale teraz już jest sosem mieszanym. Prawdopodobnie czosnkowy i musztarda. Jeszcze trochę sosiku sobie zużyjemy. No i to wygląda na to, że będzie całkiem ładny lot. Jeszcze dziecko zaorane, trafiliśmy w ognisko. Bardzo ładnie, bardzo ładnie. Jeszcze może coś trafimy, czy nie? Namiot, jest namiot trafiony. Portfel. Ten hamburger kradnie portfele w locie. Jest jeszcze przyczepa kempingowa, także bardzo fartownie lecimy. Wątpię, że był rekord, jeszcze się odbiliśmy od namiotu. Wątpię, że był rekord, ale jest jakaś szansa. No, tutaj nas dziecko złapało, ale po co mu ten hamburger, jeżeli ma tu tyle jedzenia? Odwiedzamy po raz kolejny nasz sklep. Możemy sobie kupić butelkę keczupu. I lecimy dalej. Oj, teraz ciężko mi było trafić. Keczup do połowy zużywamy. No i kolejna szansa na rekord. Dziecko zaorane. Może by było lepiej. O, jest Lucky Beer, jest ognisko. Może by było lepiej, jeżeli bym po prostu na początku w ogóle nie używał tego keczupu, bo tak jeszcze nie próbowałem. W następnym skoku sobie spróbujemy. Jest moc wasabi, także naprawdę się bardzo dobrze ten lot zapowiada. Zużyłem sobie jeszcze troszkę tego sosu. Niestety kowadło zaliczone, ale lecimy dalej. Będzie chyba dobra odległość. Cały sos już zmarnowany. Trafiliśmy na namiot, bardzo dobrze. O kurczę, tutaj coś jest następnego. Ej, jak to klikam, to mi się keczup nie marnuje. Dobra, nie wiem za bardzo o co w tamtym czymś chodziło, ale w każdym razie to dużo daje. Jest jeszcze aura musztardy, proszę Państwa. Naprawdę już tutaj jest wielka szansa na rekord tego obiektu, proszę Państwa, tak. Jestem już pewny, że będzie rekord. Będzie rekord. I tak, jest rekord tego obiektu. Jeszcze jedno dziecko zaorane, no i tutaj już nas złapało. Więc mamy dużo pieniążków. Mamy dużo pieniążków i... jest rekord. Także myślę, że ten odcinek z Mad Burger możemy sobie już zakończyć. Subskrybujcie, oceniajcie i tak dalej, i tak dalej. Łapeczki w górę, bo jeżeli będzie tam, no nie wiem, niech będzie te 15 łapeczek. 15 łapeczek i kolejny odcineczek z Mad Burger. Do widzenia.